Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was wideo testujące i będziemy testować podkład, o którym wspomniałam Wam, że jedzie do mnie z Polski i kochani, dojechał. Jest to coś, czego nie zdążyłam kupić, jak byłam w Polsce, więc mamusia musiała mi przywieźć. Jest to podkład z Bourjois Always Fabulous. Chciałam go kupić tutaj, okazało się, że jest niedostępny. No i taka to była historia, słuchajcie. Ja mam go w kolorze 110 Light Vanilla i to tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie było żadnych innych kolorów. Ja chciałam kolor Ivory lub Light Ivory, no ale jest to, co jest. I mam nadzieję, że jakoś sobie, słuchajcie, poradzimy. On wygląda w opakowaniu dość dobrze, ale ma takie lekko różowawe tony, więc mam nadzieję, że nie zrobi ze mnie świnki pigi. Trzymajcie kciuki. Zobaczymy, jak to będzie. Słyszałam dość dużo dobrego na temat tego podkładu. Przede wszystkim jest to podkład, tutaj na opakowaniu jest napisane, że jest to podkład o pełnym kryciu, 24-godzinny, czyli przetrwa wszystko. Extreme Resist, tutaj tak mamy wielkie tutaj obietnice, słuchajcie. Próbuję przeczytać, co tutaj jest z tyłu, ale że jestem już ślepa, słuchajcie. Jest tutaj napisane, że ma utrzymywać nawilżenie naszej skóry. Ma dawać półmatowe wykończenie, cokolwiek by to znaczyło, satynowe pewnie. No i ma być lifeproof, czyli życioodporny. Wow, okej. Okay. Czyli generalnie ma być odporny na wszystko. No, dobra, okej, okay, zobaczymy, jak to będzie. Więc ja już go sobie otworzyłam wcześniej i jest dość gęsty. Ja tak próbuję, ponieważ to jest kolejny, który ma być długotrwały, więc ja porównuję takie wszystkie długotrwałe podkłady z tym, który już mam, który jest chyba najbardziej długotrwałym podkładem w mojej kolekcji i to jest L'Oreal Infallible. I tak jak wiecie, L'Oreal jest dużo bardziej płynny. Ten tutaj widzę, że no, trochę spłynął, ale generalnie widzę, że konsystencja jest dużo gęstsza. Używam, poczekajcie, pójdę zwilżyć. Jestem kochani, nie wiem, jak to się stało, że się nie przygotowałam. I już mamy zwilżoną. Używam gąbeczki z Lovely i powiem Wam, że naprawdę po ostatnim razie bardzo ją polubiłam. Bardzo łatwo się ją pierze, bo w porównaniu z, wiecie, ja mam dość dużo primarkowych gąbeczek i powiem Wam, że generalnie jej struktura jest zupełnie inna. Ta jest po prostu, no, w dotyku i w ogóle nawet jak ją prałam, to była taka bardzo, bardzo miękka i taka, wiecie, do ściskania. Tamta jak się ściśnie, to przez pewien czas utrzymuje taki dziwny kształt. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale tamta jest tak jakby bardziej gumowa, mam takie wrażenie. Nie wiem, czy to ma w ogóle jakiś sens, ale no, po prostu. Taka jest zupełnie inna i ta jest dużo, dużo lepsza, więc polecam, jeżeli szukacie dobrej gąbki. Lecimy. Zobaczymy. Co to? Powiem Wam, że ma dość zdecydowany zapach. Więc jeżeli jesteście wrażliwi, zdecydowanie jest za jasne jak dla mnie. Ale to nic. Poradzimy sobie jakoś. Więc jeżeli jesteście wrażliwi na zapachy, to potencjalnie może Wam ten zapach przeszkadzać, chociaż to nie jest zły zapach, natomiast jest to kwiatowy zapach, taki dość zdecydowany kwiatowy zapach. Powiem tak, podkład nie jest wydajny, na pewno nie, bo jedna pompka nawet nie starczyła mi na pół twarzy, chyba że ja jakoś może dzisiaj nie jestem nieoszczędna. Ale no zdecydowanie brakuje mi krycie. Ja wiem, nie powiedziałabym, że to jest pełne krycie. Dla mnie to jest takie średnie krycie. W stronę pełnego na pewno można dołożyć. Pytanie tylko ile. Ok, następna pompka. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Przypominam Wam, że tak jak mówię, ja go zawsze, jego wszystkie podkłady porównuję do L'Oreal Infallible. L'Oreal Infallible jest dużo rzadszy
I tam wystarczą mi dwie pompki, żeby przykryć całą twarz. Więc zobaczymy, jak ten sobie poradzi. To też będzie dobry test, bo mam kilka nieprzyjaciół na mojej twarzy i wiem dopiero co wgrałam wam, słuchajcie, film na temat mojego cudownego produktu z The Ordinary, ale to nie jest wina tego produktu, to jest wina moja własna, bo wracając z Polski spakowałam moje serum, słuchajcie, do paczki zamiast do walizki. W związku z czym nie miałam go przez dobrych kilka dni, a potem po przyjeździe paczki, tak jakby od razu też nie zaczęłam go używać, jak jakby, wiecie, na chwilę zapomniałam. Rozpakowałam paczkę, włożyłam go gdzieś i nie mogłam go znaleźć. Okej, okay. To są dwie pompki i teraz tak, brakuje mi, wiecie, żebym mogła go rozetrzeć na kark, na szyję, na kark, czemu ja zawsze mówię kark? Kark jest z tyłu. Na szyję, na brodę, na szyję. Żeby troszeczkę, bo widzicie, ja mam bardziej żółtawy odcień cery. Ten, tak jak mówię, on ma lekko różowe tony. Nie jest najgorszy, bałam się, że będzie taki bardziej różowy, ale jest zdecydowanie dla mnie za blady. Co nie jest żadną przeszkodą, bo tak jak mówię, mogę go pomieszać z innym podkładem albo kupić kropelki przyciemniające. Także tutaj akurat nie wolę, jak jest za jasny, żeby był za ciemny. Mogę się tutaj teraz się przyciemnimy bronzerem, także będzie ok. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tak, tu jeszcze prześwituje, więc to na pewno nie jest pełne krycie. Tutaj to samo, też mam takiego jednego małego. Więc jeszcze jedną. No to z tego, że tak powiem, miejsca mogę powiedzieć, że w porównaniu z L'Orealem nie jest z pewnością aż tak wydajny. I L'Oreal aż tak mocno nie pachnie. To jest naprawdę, słuchajcie, intensywny zapach. Chciałam powiedzieć intensywny kolor. Kolor też. Może nie intensywny. Ale zapach na pewno jest mocny. Ja go czuję. A ja nie jestem, wiecie, jakaś super przewrażliwiona na tle zapachów, jeśli chodzi o podkłady. A czuję go. Ja myślę, że to się w pewnym momencie trochę utleni i będzie ok. Ale ostrzegam, że jeżeli, bo wiem, że są takie osoby bardzo, wiecie, wrażliwe, jeżeli rozważaliście zakup, to weźcie pod uwagę, że zapach jest dość mocny. No i tak jak widzicie, nie do końca zgodziłabym się z tym pełnym kryciem. Chociaż z drugiej strony rzadko który podkład pokrywa niedoskonałości oczu. Wszyscy chyba dobrze wiemy, także tutaj nie będę go, wiecie, oczerniać w tym względzie. I tak, wykończenie, to na pewno nie jest matowe wykończenie, bo widzicie, że jest delikatny błysk, czyli delikatnie światło się odbija. Ale mnie się to podoba. Nie lubię takiego, wiecie, płaskiego. Zresztą ja i tak pudruję twarz, więc jak podkład jest zbyt matowy, to potem z pudrem wyglądam, wiecie, jak maska. Więc tutaj akurat na plus. Skoro ma być taki długotrwały, to spodziewałabym się, że będzie zastygający. Ale na pewno, ale ja go dopiero skończyłam nakładać. Dajmy mu chwilę. Nałożę teraz korektor i bo ja wiem, L'Oreal on wsiąka właściwie w momencie, ale no, może ten potrzebuje troszkę więcej czasu, więc nałożę korektor i zaraz zobaczymy, czy tak wsiąknie w moją skórę, tak konkretnie, czy zastygnie, czy też nie. Szukam korektora, słuchajcie, miałam, przygotowałam go sobie. Postawiłam za kamerą. Ok. Wiecie, korektor z L'Oreal Infallible. Nie myślcie sobie, że ja tak, że porównuję go do podkładu Infallible, bo nie wiem, bo jakoś chcę reklamować ten podkład czy coś takiego. Broń Boże, słuchajcie, tak jak już wspomniałam na początku,
To jest po prostu mój odnośnik taki, żebym no mogła, jeżeli chcecie oczywiście z czymś go porównać, no to muszę porównać go z czymś, co ma być podobnie, czy podobnie zachować się na twarzy. Także dlatego porównuję go do Reala, bo po prostu to jest w tym momencie chyba jedyny taki długotrwały podkład w mojej kolekcji. I to jest jedyny powód, dla którego tak właśnie takie porównanie właśnie robię. Także nie, nikt mi za to nie zapłacił, broń Boże. Za test tego podkładu też, zresztą tak jak wiecie. Korektor nałożony, tak jak widać. Przykrył wszystko pięknie, jak zawsze. I więc tak, nie jest jakoś specjalnie lepki, ale ja go tak no, delikatnie przy dotknięciu to czuć taką minimalną lepkość. To jest tak, wiecie. Po przypudrowaniu to z pewnością zniknie kompletnie, ale póki co mogę powiedzieć, że na mojej skórze wygląda całkiem ładnie. Tak jak widzieliście, zbudowałam nieco okrycie, dokładając jedną pompkę produktu na całą twarz, czyli generalnie pokryłam całą twarz trzema pompkami, co jest dość dużo, muszę przyznać. Ale on ma dość gęstą konsystencję, więc to pewnie dlatego. Kolorystycznie nie jest najgorzej. Tak jak mówię, myślałam, że ta Light Vanilla, to jest 110 Light Vanilla, dobrze pamiętam, tak. Że będzie nieco bardziej w butelce, wygląda nieco bardziej różowo. Ja ją porównałam do trumacza, który mam, który jest praktycznie idealnie dopasowany do mojego kolorytu, ale to jest trumacz, on się też dopasowuje, więc to też jest troszeczkę inaczej. Natomiast trumacz jest nieco bardziej żółty. Ja zawsze w takie bardziej żółte tony idę. Tu się bałam, że ten może być troszeczkę, ale on mi się wydaje taki bardziej naturalny niż taki typowo różowy, także jest ok. Kolor jest ok. Niektórzy, widziałam już różne, wiecie, opinie na jego temat i wiem, że niektórzy mówią, że on ciemnieje. Ja czegoś takiego nie zauważyłam póki co, ale mogę powiedzieć, że jak na początku zaczęłam go nakładać, wydawał mi się dużo, dużo za jasny. Teraz, tak jak patrzę tutaj w kamerę, to wydaje mi się, że aż tak jasny nie jest. Także jest na plus. Kochani, ja go teraz przypudruję i użyję do tego mojego marka sypkiego i wykonturuję twarz, zrobię całą resztę makijażu, będę Wam nagrywać jeszcze tutorial z paletką z Lovely, więc pokażę się Wam na sam koniec, bo zrobimy dzisiaj test trwałości, także będę ten makijaż nosić przez cały dzień. Mam nadzieję, że wyjdzie ok, bo wychodzę dzisiaj. Także nie chcę ludzi straszyć na mieście. I oczywiście pokażę się Wam na sam koniec, żeby pokazać Wam, jak on będzie wyglądał po przypudrowaniu i tak dalej. I podsumujemy sobie, jak wygląda kolor, tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jeszcze zobaczymy się pod koniec dnia, no bo jak test trwałości, no to pokażę się Wam po kilku godzinach i zobaczymy, czy faktycznie nie przetrwał, tak jak Burżuła nam obiecuje, że będzie. No, 24 godziny nie będę go testować, ale zobaczymy, jak długo się nam uda go utrzymać w stanie takim, no, wiecie, porządnym. Także do zobaczenia za chwilę. I tak, kochani, wygląda skończony makijaż z całą resztą. Podkład wygląda całkiem dobrze. Nakładało mi się pozostałe produkty dobrze, przypudrowało się bez problemu. Kontur zrobiłam też bez większych przeszkód. Tak jak widzicie, cała reszta też. Jak to będzie dalej, tego nie wiem. Co prawda, muszę Wam powiedzieć, że tak jak patrzę tutaj na moją strefę pod oczami, to tak nie wiem, czy to wina podkładu, czy wina korektora, może być obu, bo trochę wysoko też zajechałam sobie podkładem pod oczy.
No ale to zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Może on po prostu. Teraz mam wrażenie, że tak naprawdę osiadł na mojej skórze. Tak faktycznie. Może to trochę dziwnie zabrzmi, ale czuję takie. Może nie ściągnięcie, ale no, czuję, że ten podkład zaczyna, wiecie, tak wsiąkać w moją skórę. Ma to jakiś sens dla Was? Mam nadzieję, że ma. Także tak. Zdecydowanie nie jest już lepki ani nic takiego. Mogę go sobie dotykać. Nie wiem, czy będzie odporny na ścieranie, nie tego typu sprawy możemy sprawdzić później. Teraz nie będę tego, wiecie, testować. Ale póki co, no, wygląda dość dobrze. Zobaczymy, jak będzie się nosił w ciągu dnia. I oczywiście, tak jak mówię, będzie to test wielogodzinny, kilkugodzinny. No, mam nadzieję, że uda mi się ponosić go przynajmniej te 8 godzin, żebym mogła Wam powiedzieć, czy coś się zmieniło, jak się zmieniło i generalnie. Czy jest podkład dobry, czy nie? Pamiętajcie, że ja mam cerę mieszaną. No i teoretycznie ten podkład, skoro jest długotrwały, ma też jakieś tam składniki nawilżające, więc powinien być, przynajmniej tak tutaj ja rozumiem, jest przeznaczony do wszystkich typów cery. A jeszcze nie powiedziałam Wam, że zawiera SPF 20, czyli ma filtr 20, co jest dość pomocne. A także zawiera kwas hialuronowy, czyli składnik, który ma faktycznie utrzymać nawilżenie naszej skóry, więc nie powinien wyglądać sucho. Ale może tak po prostu teraz wygląda, wiecie, zaraz po przypudrowaniu każdy makijaż potrzebuje takiej pół godzinki, żeby to wszystko się ze sobą zgrało, więc dajmy mu szansę. I zobaczymy się, słuchajcie, później. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Póki co muszę przyznać, że kolor, chociaż bałam się, że będzie nieodpowiedni, to chyba jest taki całkiem okej, także daliśmy radę. No to do zobaczenia za parę godzin. Hej kochani, witam Was w podsumowaniu. Wybaczcie. Wybaczcie moje rozpadające się włosy, wybaczcie w ogóle stan, w jaki dzisiaj jestem. Szminki nie ma już w ogóle. Tutaj też podkład mi się nieco pościerał wokół ust. Ale kochani, przychodzę do Was po... już Wam mówię, jest godzina... jest już w pół do 12 w nocy, więc podkład mam na sobie od 11, 11,5, 12 właściwie, bo skończyłam nakładać jakoś 11:30, więc 12 godzin, czyli połowę czasu, który no, jest napisane na butelce, że powinien podkład wytrzymać. I teraz tak, kochani, tak jak widzicie, tragedii nie ma. Świecę się na czole, tak jak widzicie tutaj, mimo że światło jest kiepskie, to i tak to widać. Świecę się na nosie, ale tutaj, słuchajcie, boki, nawet tutaj policzki z przodu i boki mojej twarzy praktycznie nietknięte. Nie ma żadnego świecenia. Wszystkie inne produkty też się utrzymały. Rozmazało mi się tylko trochę tuż pod lewym okiem, ale tak poza tym wszystko jest nadal tak jak było, cienie, wszystko, wszystko, wszystko po prostu, oprócz szminki oczywiście, wiadomo, szminka się zjadła. I teraz tak, kochani, ja nie będę tutaj za długo gadać, bo chcę Wam powiedzieć, że to jest pierwszy raz, kiedy ja użyłam tego podkładu. Więc byłoby to tak naprawdę moje pierwsze wrażenie. Mimo że nosiłam go przez 12 godzin, to wciąż jest to moje pierwsze wrażenie. I jest to podkład, który wywołał u mnie naprawdę mieszane uczucia, bo ja go cały czas próbuję tak jakby porównać z tym L'Oreal Infallible, który jest póki co takim najbardziej trwałym podkładem, który mam w swojej kolekcji. I może to źle. Może dobrze, nie wiem, ale ja mam wrażenie, że ten podkład, mimo że trwały, bardzo trwały, to miałam wrażenie, że w ciągu dnia wyglądał bardzo sucho. I teraz nie wiem, czy jest to wina mojego pudru, chociaż ja, wiecie,
Jak testuję podkłady, zazwyczaj używam tego sypkiego zmarka. On do tej pory używam go przez tak długi czas i mnie nie zawiódł, więc nie wiem, słuchajcie. Natomiast co mnie najbardziej chyba rozczarowało i zaskoczyło jednocześnie, to moje tutaj okolice pod oczami, słuchajcie, wyglądały, nadal wyglądają i wyglądały przez większą część dnia bardzo, ale to bardzo sucho. A ja dzisiaj, słuchajcie, dodatkowo jeszcze nałożyłam krem, znaczy miałam, wiecie, po prostu pamiętałam, żeby nałożyć krem pod oczy, bo tak raz nałożę, raz nie, czasami mi się zapomni i już mam, wiecie, pół twarzy zrobione i tak mówię, kurczę. A dzisiaj pamiętałam, żeby wszystko zrobić, całą moją pielęgnację i krem pod oczy i słuchajcie, nadal ta strefa wyglądała bardzo, ale to bardzo źle, więc nie wiem, czy to było połączenie podkładu z korektorem, bo trochę wysoko podkładu nałożyłam pod oczami, więc spróbuję go z innym korektorem, spróbuję go z innym pudrem i kochani, zrobię Wam taką recenzję po dłuższym użyciu, po kilku razach, bo nie chcę Wam mówić, że coś jest złe, kiedy tak naprawdę nie wiem, czy jest złe, czy po prostu ja źle to złożyłam w całość, o może tak. Bo wiadomo, że nie każdy podkład będzie wyglądał super z każdym pudrem. A czasami po prostu kombinacja tych dwóch produktów nie jest zbyt dobra. Jeżeli coś jest matujące i dodamy jeszcze matujący puder, to już w ogóle będzie wyglądało, wiecie, jak katastrofa. Więc może to właśnie stało się tutaj, bo widzę, że podkład jest naprawdę długotrwały. Jak na 12 godzin, słuchajcie, to no naprawdę nic się tutaj nie stało, nic mi się, wiecie, nie zniknęło i tak dalej. Także wybaczcie, mój maluch się obudził i ma straszny kaszel, także nie będę tutaj przeciągać, kochani. Tak jak mówię, nie chcę Wam dawać konkretnego zakończenia. Będę testować dalej ten podkład, bo póki co jestem po środku. Także ma swoje plusy i ma swoje minusy. I chcę zobaczyć, w którą stronę będę w stanie przechylić szalę. O może tak. Więc dziękuję Wam bardzo, kochani. Przepraszam, że takie trochę niezakończeniowe to zakończenie, niepodsumowujące może o to zakończenie, ale mam nadzieję, że rozumiecie, dlaczego to robię. Bardzo Wam dziękuję, kochani, za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.